pierwszy występ Pana w rodzinnej miejscowości w Raczkach. Bardzo emocjonalny, prawda? Bardzo, bo ja tak naprawdę nigdy nie grałem w Raczkach, nigdy nie grałem w Suwałkach nawet. Oprócz, nie licząc tych momentów, kiedy zaczynaliśmy zespół i graliśmy tutaj, tak jak powiedziałem, ze sceny, graliśmy w tej remizie, której już nie ma, tam jest teraz poczta. I to były takie początki nasze. Dzisiaj spotkałem zresztą kolegów z tego mojego zespołu. Ale już w takim zawodowym życiu muzycznym to był pierwszy raz. I bardzo się cieszę, bo przyszło bardzo dużo ludzi, było bardzo dużo moich znajomych. Koncert się fajnie udał. No bardzo, bardzo miłe chwile. Dlaczego głupi? Głupi, ja już to mówiłem ze sceny. Bo człowiek się albo uczy na swoich błędach, albo się nie uczy. Bardzo często ja z tych błędów nie wyciągam wniosków. Każdy człowiek popełnia błędy oczywiście. Ale ja często głupio postępuję, ponieważ nie wyciągam wniosków, bo często jestem naiwny po prostu. Mam takie serce, jestem naiwny. Tam na płycie znajduje się taka piosenka Głupi Ja. Ona troszkę tłumaczy to, dlaczego płyta nazywa się Głupi, ale to zachęcam słuchaczy, żeby się sami zapoznali i wyciągnęli swoje wnioski. A czy spodziewał się Pan tak wielkiego sukcesu debiutanckiego albumu, bo naprawdę recenzje super pozytywne? Nie. Ja mówię to zupełnie szczerze, ale ja przede wszystkim w ogóle nie myślałem o tym. Nie kalkulowałem, bo ja wychodzę z założenia takiego, że robimy coś na 100% swojego, robimy coś z serca i albo to ma akcept, albo nie ma akceptu, albo ktoś nas rozumie, albo nie. Jeżeli kalkulujemy coś na sukces, to zwykle wychodzi z tego jakaś szmira, to jest nieprawdziwe. Ludzie tego nie kupują. Ludzie mówią, ludzie czują, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś ściemnia. Tak samo jest na scenie. Jak się wychodzi z czymś szczerym, to ludzie wiedzą, że człowiek przychodzi, że człowiek jest szczery. Jeżeli próbuje ich oszukać, to oni też to wiedzą. I dlatego ja nie kalkulowałem. Zrobiłem to, na co miałem ochotę, nagrałem taką płytę, jaką uważałem, że powinienem nagrać. I to wszystko przychodzi z boku. To jest jakby efekt uboczny. Bardzo miły, ale jednak efekt uboczny. Pan muzykę, gra Pan, pisze teksty. Co jest pierwsze? Jak powstawała Pana płyta? Czy zaczął Pan od gitary, czy też najpierw pojawiały się teksty w głowie? To różnie, bo czasami pojawia się fajny riff i szuka się do tego tekstu, a czasami jest wręcz odwrotnie. Ja mam taki mały kajecik taki swój, w którym zapisuję swoje pomysły i tam jest, on jest dosyć gruby i tam tego jest dosyć sporo. I czasami wiem, że chcę dany tekst pokazać ludziom, że na tym tekście mi bardzo zależy i wtedy szukam muzyki dla niego. Nie ma na to reguły zupełnie. Ale chcę jeszcze tylko podkreślić, że ja na równi traktuję i tekst i muzykę, bo i tekst i tak, i muzykę, bo nie ma dobrej piosenki bez tych dwóch rzeczy. Musi być dobra muzyka, dobra melodia i musi być dobry tekst. Jeżeli to wszystko gra, to nawet jeżeli wyjdę z samą gitarą, bez tego całego anturażu, bez zespołu, bez tego nagłośnienia, bez świateł, to piosenka się obroni, jeżeli nie, to nie. Rok lat 70., 60., The Dorsi? Tak, to są bardzo. Tak, to są bardzo bliskie mi rzeczy. Ja tego słuchałem w liceum. Ja wyrosłem na Dorsach, na Hendrixie, na Cream i na Jefferson Airplane i na tych wszystkich zespołach. Później zacząłem się poszukiwać muzycznie różnych rzeczy. Nawet studiowałem w Katowicach jazz. I to wszystko mnie wzbogaciło, ale po latach jeżdżenia z różnymi składami i tak wracałem do tej samej muzyki. Nawet już wracając samochodem do domu z koncertu, już pokładałem słuchawki i słuchałem znowu Hendrixa, znowu słuchałem tych samych zespołów. I w momencie, kiedy chciałem nagrać płytę swoją autorską, pomyślałem sobie, że ja nie chcę od tego uciekać, to jest głęboko we mnie i chcę to wykorzystać. Ale przy tym wszystkim nie chciałem być tylko takim jakimś marnym epigonem. Nie chcę tego kopiować,
nie chcę kopiować tej muzyki, ja chcę tworzyć nową wartość i mam nadzieję, że mi się to po trosze udaje. Mieszanie stylów. Jak by pan scharakteryzował swoją muzykę? Vintage rock, tak? Tak, tak, to jest oparte na vintage rocku, ale jednak chciałbym, żeby był w tym jakiś element takiej teraźniejszości, żeby to było dzisiejsze, żeby ktoś nie mylił tego z zespołem z lat 70., tylko traktował to jako cytat, bo ja cytuję te zespoły. Często ktoś mi wypomniał, że biorę z Doorsów, tak, ja robię to świadomie, ja cytuję te zespoły i wkładam nowe treści w ten kontekst. Pochodzi pan z muzykalnej rodziny, bo tata chyba też... Tak. Właśnie przed chwilą spotkałem ludzi, którzy z tatą mieli zespół i oni się dziwili, bo ja pamiętam, co grali. Ja pamiętam, na jakim piecu siedziałem, na tym kaflowym. Wszystko pamiętałem. Oni byli szczerze zdziwieni, że ja to wszystko pamiętam. Tak, mój tata był muzykiem, a moja mama jeździła po Polsce w szkole średniej z takim zespołem Podlaskie Kukułki. Ona tańczyła po prostu w zespole ludowym. I ta muzyka zawsze była w naszym domu i, no, i to chyba taki naturalny proces. Czy to prawda, że wyrusza pan w taką ekstremalną trasę, że tylko ze sprzętem i taki spontaniczna organizacja koncertów, głupi tur, tak? Tak. Pewnie, nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj zaczynamy tę trasę. Raczki są pierwszym punktem, w którym zagraliśmy, ale ja zrozumiałem też, w ogóle z chłopakami rozmawialiśmy, bo wszyscy pochodzimy ze wschodu. Ja się urodziłem w Sobałkach, perkusista urodził się w Lublinie, a basista urodził się w Działdowie. I wszystko to jest na wschód od Wisły. Pomyśleliśmy sobie, że skoro zaczynamy nowy zespół, nową przygodę, to musimy odwiedzić wschód. Bo się jakoś zapomina tutaj o tych miejscach, o tych ludziach, tak jakby to było coś, nie wiem, gorszego. A my chcieliśmy tu wrócić, pokazać, że gramy taką muzykę i że warto jest pokazywać ludziom nowe rzeczy. Jesienią jedziemy w trasę po dużych miastach, po całej Polsce, ale to jest, my stąd pochodzimy i chcemy najpierw tutaj zagrać. Zależało panu na męskim graniu, prawda? Pewnie, no, każdemu zależy, to jest chyba najbardziej prestiżowa impreza w tym kraju w tej chwili, więc no, pewnie zależało, ale nie robiliśmy nic, jakby nic na siłę, wbrew sobie. Zgłosiliśmy swój akces, pojechaliśmy do Sopotu na nowe męskie granie, na koncert. Okazało się, że weszliśmy, ludzie o tym decydowali. To jest fajne, bardzo się podoba mi ta formuła, którą organizuje męskie granie. Tam ludzie decydują. Tak, ludzie klikają i mówią, to chcemy to, żeby grało tu i tu. I to jest najbardziej demokratyczna forma i taka uczciwa. Nie ma żadnego jury. Ludzie albo to kupują, albo nie. No, nam się udało, bardzo się z tego cieszę. Czy płyta wyczerpała na jakiś czas wszystkie pomysły, czy też już czekają kolejne? Nie, jest mnóstwo pomysłów. Ja mam taki niecny zamiar, żeby w przyszłym roku wydać kolejną płytę. Szybko, bo tego materiału jest dosyć dużo i też się w głowie już tam coś układa i ja myślę, że w przyszłym roku, jesienią wydamy nową płytę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.